Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Kronik Myrtany, czyli modyfikacji do Gothica 2. Zabieramy się za kolejne zadania w mieście, po to, aby zdobyć kolejne referencje. Czy zechce mi pan pomóc? Ach, dobra. Jak zwykle bywa, bezdomny mnie zaczepia i prosi o sztukę złota już chyba czwarty raz. Wiem, że też coś z tym było i jeżeli tam będziemy dawać, tak dawać, to po jakimś czasie... Dobra, chyba nie tu biegnę. To po jakimś czasie dostaniemy nagrodę w postaci expa. Pamiętam to właśnie jeszcze z podejścia pierwszego, więc wszystkim, którzy mnie zaczepiają, wszyscy, którzy mnie zaczepiają bezdomni, dostają tą sztukę złota ode mnie, jeżeli oczywiście proszą o sztukę złota, a nie o coś tam więcej, bo wtedy troszkę inaczej to wygląda. Nie wiem, czy za późno nie przyszedłem, bo jest 22.08 do tego lombardu, ale ona jest tutaj. Luna. Co to za miejsce? Patrzysz na moją wspaniałą kolekcję przedmiotów wszelakich. Wszystko to, co widzisz, to zastaw pod zaciągnięte długi. Zajmujesz się lichwą? Dlaczego od razu używasz tak brzydkich słów? Pomagam ludziom. Pożyczam im pieniądze, a oni robią z nimi to, co im się podoba. To działa w prosty sposób. Ja pożyczam pieniądze, a ty dajesz mi jakiś przedmiot na wypadek twojej niewypłacalności. Jeśli oddasz złoto wraz z odsetkami, to ja zwracam ci ten przedmiot. Chyba że przekroczysz termin zwrotu. Wtedy to, co zostawiłeś, należy do mnie. Czy to znaczy, że mogę pożyczyć od ciebie każdą kwotę? W swoim biznesie mam tylko dwie zasady. Po pierwsze, nie pożyczam pieniędzy ludziom, o których nic nie wiem. Wliczając w to ciebie. Nigdy ciebie wcześniej tu nie widziałam, więc zakładam, że jesteś jednym z uchodźców. A ta druga zasada? Nie pożyczam sum większych niż 500 sztuk złota. Tym zajmuje się Volker. Wszystkich, których interesują większe pożyczki, odsyłam do niego. Wysyłasz ich do swojego konkurenta? Konkurenta? Otworzyłam ten interes tylko dzięki jego szczodrości. To jedyny człowiek na wyspie, który dba o drobnych handlarzy. Tylko dzięki jego pomocy stać mnie było na rozpoczęcie własnej działalności. Adanosie, miej go w opiece. Mogę pożyczyć od ciebie trochę złota? Mówiłam ci już. Nie pożyczam pieniędzy ludziom, o których nic nie wiem. Ale mogę za to zaoferować ci coś innego. Zamiast zadłużać się, może wolałbyś zarobić trochę złota. Co to za propozycja? Trzem moim pożyczkobiorcom kończy się termin spłaty. Jeśli nie spłacą swoich zobowiązań, stracą prawa do swoich przedmiotów. Bądź tak uprzejmy i przypomnij im, że czas ucieka. Do kogo konkretnie mam się udać? Moi dłużnicy to Dima, Kuno i Frida. Wszystkich znajdziesz w centrum miasta, w okolicy placu targowego. Dobrze, zajmę się tym. Wróć do mnie, gdy załatwisz sprawę z całą trójką. Co powinienem o nich wiedzieć? Dima należy do gildii kupieckiej. Zastawiła część swoich towarów w zamian za złoto. Ponoć natrafiła na niemałą okazję. Kuno to wielki zwolennik Ulryka i śmierdzący leń. Powiedz mu, że jeśli dziś go tu nie zobaczę, jego drogocenna szachownica zostanie sprzedana. Mam już nawet na nią kupca. Frida z kolei to żona myśliwego. Zajmuje się skupem skór. Nie chciałabym pozbywać się jej kuszy. Wiem, że ma do niej emocjonalny stosunek. Mam zmusić ich do spłaty długu? Ani się wasz! Czy ty w ogóle mnie słuchasz? Ich zastaw jest wart więcej niż to, co muszą mi oddać. Bardziej mi się opłaca je zatrzymać. Umowa to jednak umowa. Lepiej czasem zyskać mało i mieć stałego klienta, niż ogołocić go ze wszystkiego, co ma i stracić jego zainteresowanie. No dobra, wszystko oczywiście rozumiemy. Na początku samym poszedłbym spać, bo w sumie to... No jest po 23, nie wiem, czy wszyscy będą na miejscu, bo chyba raczej o wszystkich wiem, gdzie się znajdują. I pierwsza najbliższa osoba to będzie przy gildii kupieckiej. Ta, od której właśnie braliśmy też już zadanie,
posłaniec Dimy, które w sumie zadanie możemy już od razu oddać, bo mamy w sumie je wykonane. No właśnie, jest ta godzina, więc no. Czy oni mi będą coś robić, jeżeli ja będę chciał się przespać u nich tutaj na górze? Bo pamiętam, że oni mają tutaj łóżka. Dobra, lepiej może nie, bo będą się tak na mnie patrzeć. Może by tutaj nic na mnie zrobili, ale... Lepiej może nie. Ej, czy na ławkach można było odpoczywać, czy mi się z inną grą jakoś pomyliło? Poczekajcie. Dobra, dobrze pamiętałem. Znaczy prawie dobrze, bo jednak pomyliło mi się też, znaczy mogłoby mi się też pomylić z jakąś inną gierką, ale dobrze. Elegancko. Odpoczęliśmy, znaczy no, posiedzieliśmy sobie troszkę na ławeczce i Dima już idzie na swoje miejsce. Pracy. I oddajmy na początku samym te zadanie posłanie z Dimy. Rozmawiałem z Sanderem. I czego się dowiedziałeś? Nie mam dobrych wieści. Rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje. Nie żyje to w tym wypadku nawet lekkie niedopowiedzenie. Jego ciało było w bardzo złym stanie, całe poszarpane i zakrwawione. To raczej nie była śmierć ze starości. Niedobrze. Udało ci się dowiedzieć może, co mogło mu się przydarzyć? Niestety nie. Okolica wydawała się bardzo niebezpieczna. Nie chciałem dodatkowo ryzykować. Rozumiem. Sprawa jest bardziej niepokojąca niż myślałam. Przekażę te informacje komu trzeba. Może oni będą w stanie dowiedzieć się czegoś więcej. A co z samym Sanderem? Wie, że zawiódł i nie zamierza ruszać się z gospody. Pewnie wkrótce urżnie się w trupa. Tchórz jeden i pijak! Boi się wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Pewnie leżał w rowie, pijany jak Bela, podczas gdy dzikie bestie lub bandyci mordowali tego biednego człowieka. Co do ciebie zaś, to bardzo dobrze się spisałeś. Oto twoje złoto. Dziękuję. Trzymaj się. Do zobaczenia. O proszę, 125 złota aż. Nieźle. Luna chciałaby odzyskać swoje złoto. Na śmierć o tym zapomniałam. Zaraz pójdę do niej i załatwię sprawę. Dobrze, że cię wynajęła, bo straciłabym swoje towary. Luna to naprawdę poczciwa kobieta. Dobra, no idzie czy nie? I co teraz zrobisz? Nie wiem. Będę musiała poszukać innego wspólnika. Mam nadzieję, że tym razem będę miała więcej szczęścia. Chwila, nie przypilnowałbyś chwilę mojego stoiska? Wyglądasz na uczciwego. Zresztą, skoro Luna ci zaufała, czemu ja bym nie miała? Nie znam się na handlu. Masz go pilnować, nie handlować. Nie będzie mnie dosłownie chwilę. Zaraz wracam. No dobrze, popilnujemy jej interesu. I mamy pilnować, a nie handlować. Ogólnie to, no robiłem to. Kiedyś już oczywiście. Prosta sprawa. Jak się szukało tych referencji. I tu była taka sytuacja, że w jednej jakby akcji, chyba pierwszej, musieliśmy się postawić, a w drugiej akcji, jak jakaś chyba obywatelka przyszła po jakieś tam przedmioty ze skrzyni, to zrobiłem jakby źle. Nie dawałem jej tych przedmiotów, bo mi się po prostu wydawało, że wiadomo. Co tu się dzieje? Gdzie Dima? Poszła coś załatwić. Niedługo wróci. A ty dzielnie pilnujesz, żeby nikt nic nie zwędził? Nieważne. Dima miała mi oddać moje 50 sztuk złota. Nic nie wspominała na ten temat. Może nie wspominała, ale długi trzeba spłacać. Dawaj to złoto, bo nie mam całego dnia. Nie, gościu. Nic ode mnie nie dostaniesz. Załatwiaj to z Dimą. Co? Nazywasz mnie kłamcą? Mam cię nauczyć dobrych manier? Zaatakujesz mnie tutaj? Na oczach całej gildii? Jeśli liczysz, że ktoś kiwnie nawet palcem, jak będę łamał ci kości, to jesteś w błędzie. Kto wie? Może przyłączą się do zabawy. Zaryzykuję. Ostrzegam cię po raz ostatni. Śmiało, miejmy to już za sobą. Spokojnie, kolego. Na żartach się nie znasz. Nikt nie zna się już na dobrych żartach, no. Muszę lecieć. Pozdrów Dimę. I dokończę wam jeszcze. No i nie chciałem po prostu oczywiście grzebać w jej skrzyni, ale chyba
To zadanie tak czy inaczej się dobrze skończyło. Ale z tym tutaj postąpiłem tak jak wtedy. Czyli dobrze? Dimy nie ma? Nie ma jak widać. W czym mogę pomóc? Umawiałam się z nią na dziś. Miała mi oddać mały zestaw młotków. I jeszcze ten. Figurkę Inosa. Daj mi te rzeczy, bo muszę wracać do córki. Nic mi o tym nie wiadomo. Sprawdzę, czy w ogóle są tutaj te rzeczy. Nie szukaj. Ja wiem, gdzie trzyma takie rzeczy. W tym kufrze. Wezmę je i już mnie nie ma. Spokojnie, sam to zrobię. Dobra, no i czy mamy to robić? Faktycznie? Zestaw młotków, no faktycznie jest to, o czym mówi. Weźmy, zróbmy to w taki sposób, może będzie lepiej? Rzeczywiście, są tutaj te... Zasiadajmy jej to. No człowieku, dawaj je! Córka sama w domu, nie mam czasu! Oto one. Dziękuję bardzo! Przekaż Dimie, że przyjdę jutro jej podziękować. Przekażę. Proszę pozdrowić córkę. Proszę pozdrowić córkę. A tamten najemnik w ogóle do mnie podchodzi i pyta się mnie, czy ja się na żartach nie znam. Jak mam się znać na żartach, skoro gościu pierwszy raz do mnie podchodzi, nieznajomy jakiś, no to też tak bez przesady oczywiście. Większy się dystans ma do ludzi, których już się bardziej jakby zna, to znaczy więcej się potrafi tych żartów zrozumieć, nie? Jak się zna kogoś, kto z kim się znamy oczywiście, nie? Chyba rozumiecie. Jestem już. Działo się coś wartego uwagi? Jakaś kobieta przyszła odebrać młotki i figurkę. Rzeczywiście, miała dziś przyjść? To moja stara znajoma. Znalazłeś przedmioty dla niej? Tak, wydałem jej te przedmioty. No to sprawa załatwiona. Niech ma kobieta coś z życia. Coś jeszcze? O, czyli dobrze, lepiej chyba poszło. Był tu pewien najemnik. Twierdził, że wisisz mu 50 sztuk złota. A tak, znam gościa. Zawsze jak popije, to próbuje tej samej sztuczki. Przepędziłeś go? Chwilę pogroził i poszedł sobie. Mądrze zrobiłeś. Nie ośmieliłby się zaatakować cię tutaj. Coś jeszcze? To już wszystko. Kiepski z ciebie materiał na kupca, choć jak na pierwszy raz, to nieźle sobie poradziłeś. Masz tu parę drobniaków. Zasłużyłeś. Rozliczyłam się z Luną. Powodzenia w ściąganiu długów. Dobra, 25 golda i jeszcze nam dwie osoby zostały. Ona powiedziała, że kiepski ze mnie kupiec, ale chyba to po prostu mówi za każdym razem, więc nie mieliśmy jakby opcji większej wykazania się. I tak to się musiało skończyć. Frida. Luna chciałaby odzyskać swoje pieniądze. W takim razie już po mojej kuszy. Jak to możliwe, że mistrzyni czeladnicza nie ma grosza przy duszy? Interes idzie nieźle. Szkoda tylko, że wszystkie moje dochody idą na ochronę mojej działalności. O czym ty mówisz? Paru ludzi Volkera regularnie mnie odwiedza. Nie są agresywni, ale obawiam się, że odmowa mogłaby się dla mnie źle skończyć. Boisz się paru oprychów? Boję się Volkera. To wpływowy człowiek. Nie chcę mieć z nim napięku. Myślisz, że wie o całym procederze? Wie, albo przemyka na to oko. W każdym razie, jak tak dalej pójdzie, to mogę się pakować. Jak wyglądają te oprychy? Ludzie Volkera noszą charakterystyczne pancerze, ale to pewnie sam już zdążyłeś zauważyć. Natomiast grupie, która regularnie mnie odwiedza, przewodzi facet ze szramą na policzku. Podobno zwykle zbierają się przy domu Volkera. Ktoś powinien zrobić z nimi porządek. Człowieku, zapomnij, nie dasz im rady. Pan Volker inwestuje w szkolenie swoich ludzi. Powiedz Lunie, że najmocniej ją przepraszam i nie mieszaj się w to. Będzie z tego więcej kłopotów niż pożytku. Frida jest spoko, także z chęcią można jej oczywiście pomóc. A przy dobrej okazji, czyli teraz, jak tam idziemy, to wyuczymy się tej broni jednoręcznej, której już się nie mogłem wyuczyć w wiosce Silbach, no bo tam już mieliśmy ten próg 30%. Mamy ogólnie 37 punktów nauki, więc dość nawet spoko. Możemy sobie na początku jeszcze zapisać, bo ten gościu tutaj, zaraz za murkiem, uczy nas naprawdę wielu rzeczy i za tam drobną opłatą możemy sobie właśnie... O, jest w ogóle jeszcze pytanie o nie...
o nią, to znaczy. To znaczy o tego gościa. Dobra, myli mi się. Ucz mnie. I chciałbym tej jednoręki właśnie się nauczyć, ale 75 golda? No chyba cię coś pierdziela. To jest za dużo. Naprawdę. Nie wiem, może ktoś inny będzie taniej nas uczył czegoś czy coś. Ale 75 od jednego... Nie, to za dużo, naprawdę. Podobno jeden z waszych wymusza haracz od Fridy. W takim razie najlepiej idź z tym prosto do Bradlocka. To on jest naszym bezpośrednim przełożonym. No dobra, czyli musimy iść do Bradlocka, jak sami słyszeliśmy. Człowiek z blizną, no to jest ten frajer chyba. Ale na spokojnie. Bo raczej myślę, że będzie lepszą opcją, jeżeli sobie właśnie z tym Bradlockiem pogadamy. To jest ten tutaj? Tak. Ładny dom. Prawda? Trzeba przyznać, że pan Volker ma wspaniały gust. Mogę wejść do środka? To zależy. Jeśli Volker cię oczekuje, to zapraszam. Choć moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Jest rzecz, o której Volker musi wiedzieć. Spokojnie. Cokolwiek to jest, możesz przekazać to mnie. Nie ma potrzeby, by zajmować pana Volkera drobnymi sprawami. Dlaczego pozwalacie, by wasi ludzie uprzykrzali życie uczciwym obywatelom? Czekaj, co? O czym ty mówisz? Jeden z waszych ludzi regularnie grozi i okrada Fridę. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że nic o tym nie wiecie. Co takiego? Który to? Ten z okropną blizną na twarzy. Poczekasz chwilę? Mamy w naszych szeregach kogoś, komu wydaje się, że może szkodzić interesom naszego szefa. Czy zechcesz wytłumaczyć mu, że sprawy tutaj mają się odrobinę inaczej? Znakomicie. A teraz wracając do ciebie. Po pierwsze, bardzo mi przykro, że w ogóle doszło do takiej sytuacji. Cieszę się, że mnie o tym poinformowałeś. Po drugie, weź proszę ten list z przeprosinami do szanownej Fridy. Po trzecie, mam nadzieję, że ten mieszek wynagrodzi jej straty. I nawet nie myśl, żeby zachować go dla siebie. Jeszcze dziś wybiorę się do niej osobiście, przeprosić ją za cały ten bałagan. Szybko załatwiasz interesy. Ktoś musi dbać o renomę pana Volkera. No nie no, Bradlock naprawdę bardzo dobrze z tego wybrnął. Kurde, nie zauważyłem tej całej sytuacji, już ten gościu wraca, nie wiem. Nie chciałem też przewijać tej całej rozmowy oczywiście, ale jak to by wyglądało, co on po prostu go bije tak, o, sobie, normalnie? No nie ma go, on chyba go zabił, sprzątnął go. I już go zdążył chyba pochować. No dobra. Mamy to zrobione, ale ten Norman się kurde tak zawsze na nas patrzy. Nirka, on wygląda na myśliwego, a ja ostatnio... Kim jesteś? Nazywam się Nirka, jestem myśliwym, ale coraz rzadziej chodzę na polowania. Lata już nie te. Ale jeśli chcesz kupić coś związanego z łowiectwem, to u nikogo nie znajdziesz lepszego stosunku ceny do jakości towaru niż u mnie. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Poważnie pytasz? Tak po prostu miałbym ci zdradzić tajniki myśliwstwa? Domyślam się, że będziesz chciał czegoś w zamian. Nie powiem, że nie. Złoto zawsze się przyda. Szczególnie, kiedy moja emerytura jest tak niepewna. Wyłóż go trochę, a nauczę cię strzelania z łuku i pokażę, jak być zręczniejszym. A jeśli znasz podstawy pozyskiwania trofeów zwierzęcych, to mogę cię też nauczyć wyrywania pazurów, kłów, języków ognistych jaszczurów i zdzierania skór z gadów. O, czyli jakaś nowość. Oczywiście łuk i zręczność to nie jest nam potrzebne. Chcę się podszkolić, nauczyć mnie czegoś o polowaniu. Mnie czegoś o polowaniu? Jeśli jesteś w miarę pojętny, to tak. I zobaczmy, języki jaszczurów nam wychodzi na to, że tylko zostają. Z jaszczurkami jak na razie, szczególnie ognistymi, nie walczyliśmy i nie będziemy walczyć. To sobie zapamiętajmy, pokaż, że on nas tego uczy. Przydaje jakieś, no jak to u myśliwego, ale możemy specjalność łowcy kupić. Potrawkę, zobaczymy co to w ogóle będzie. I wróćmy do Fridy, na pewno będzie zadowolona, mieszek jej oczywiście przekażemy. I to będzie już druga osoba, którą sobie załatwimy. I będzie jeszcze trzeba pójść do trzeciej osoby, do Kuno. Tak, do Kuno. Jak wygląda to z czasem? Bo musimy jeszcze zrobić pewną rzecz, o której wam zaraz powiem. Ale to na spokojnie. Mamy dużo czasu, także luz. Nie musisz się już martwić ludźmi Volkera. Udało ci się to załatwić? Rozmawiałem z Bradlockiem.
Mówiąc krótko, nie był zadowolony z zachowania swojego człowieka. Kazał ci przekazać ten list i obiecał, że osobiście zajmie się oprychem. Dziękuję, że się zająłeś tą sprawą. Już się bałam, że ten łajdak nie da mi spokoju. Bradlock kazał mi jeszcze przekazać ten woreczek. To za ostatnie niedogodności. To bardzo miłe z jego strony. Mało jest dziś uczciwych ludzi. Nie mogę opuścić teraz sklepu, ale przekaż Lunie, że gdy tylko obowiązki mi na to pozwolą, uregulujemy sprawy między sobą. Dobra. Jeżeli jeszcze też chodzi o sprzedaż skór u niej, to jeżeli zostaniemy u niej czelnikiem, prosta sprawa, powinienem się sam tego domyślić. I w sumie się domyślałem, ale jednak nie miałem takiej pewności, to te skóry będziemy mogli po wyższej cenie je sprzedawać. Tylko, że nadal nie wiem, kto w mieście skupuje mi ode mnie jakieś inne trofea, kły, pazury i tak dalej, więc będziemy musieli chyba za każdym razem, jak na razie, póki się nie dowiem, chodzić do Silbach. Dobra, Kuno. Luna przesyła pozdrowienia. I to z tego? To z tego, że wisisz jej złoto. W innym wypadku sprzeda twoją szachownicę. Wiedziałem, że z tą parszywą lichwiarką nie można wchodzić w żadne interesy. Nie mam złota przy sobie. Powiedz jej, żeby poczekała jeszcze kilka dni. Luna jest jutro umówiona na sprzedaż szachownicy. Nie pozwolę, by byle kmiot wszedł w jej posiadanie. Musisz się dowiedzieć, kim jest ten człowiek. Nie mam na to czasu. W takim razie pożycz mi złoto. Oddam z nawiązką. Ile? 100 sztuk złota. Nie o to prosił mnie mój zleceniodawca. Wejdź mi z oczu. Niech tylko dowiem się, kto poluje na moją szachownicę. Na dobre mnie popamięta. Frajer. Jakby na początku inaczej mnie potraktował, bo my mu chcieliśmy wtedy pomóc, no to byśmy tutaj inaczej porozmawiali oczywiście. Mógłbym tam za niego zapłacić czy coś. A tak to niech się wali. Czy zechce po... Trzy. Gościu, ile można? Przecież on już na... czteropaka składał. Dzięki mnie. I co to w ogóle? Wyskoczyło, Kuno nie ma zamiaru zwrócić Lunie złota. No mam nadzieję, że w ogóle... to... no przecież to nie jest nasza wina, co nie? To jednak Kuno... nie będzie jej... to znaczy nie chce jej zapłacić, więc no raczej... zadanie tak czy tak powinno być zaliczone. Wróćmy do tego Lombardu. Czas zapłaty, Lombard. No i zobaczymy, co ona na to powie. Wracając do długów, Frida przyjdzie, gdy tylko znajdzie wolną chwilę. Rozumiem. To honorowa kobieta. Wiem, że dotrzyma danego słowa. Kuno odmówił spłaty długu. Mogłam się spodziewać, że Kuno odmówi spłaty. Nie przejmuj się. Na jego szachownicy sporo zarobię. Odwiedziła cię Dima? Tak, była tu jakiś czas temu. Wszystko z nią już przedyskutowałam. Znakomicie się spisałeś, Marvin. Proszę, oto obiecana zapłata. Dziękuję. Czy to znaczy, że mogę teraz pożyczyć u ciebie trochę złota? Nie ma mowy. Dlaczego? Jesteś młody i dopiero wkraczasz w dorosłe życie. Nie pozwolę na to, byś rozpoczynał je z długami na karku. Lepiej poszukaj pracy. Wierz mi, tylko tak do czegoś dojdziesz w życiu. Ale... nie ma żadnego ale. Mój biznes, moje zasady. A teraz wybacz, ale mam sporo rzeczy na głowie. I to jest właśnie idealna porada. Ona naprawdę zajebiście to rozegrała. Dostaliśmy 203 golda za wykonanie tego zadania. Ej, dała mi te referencje? Leona Tengrala, Albina Fridy. Ej. Jak idzie interes? Nie narzekam. Wojna ma jedną zaletę. Każdy potrzebuje złota. Na moje szczęście mam go pod dostatkiem. Jak to jest? Czy ja już nie mogę w ogóle? Od Leona, od Tengrala, od Albina i od Fridy. Czy ja teraz jakby nie dostaję więcej referencji już? Jeżeli mam już odpowiednią ilość, powiedzmy, chociaż nie, no przecież mieliśmy mieć 3, mamy 4. Nie ogarniam, co tutaj się odwaliło.
Gdzie mam jakiegoś save'a w razie czego? Nie mam za bardzo, ale to i tak, to nie o to chodzi. Zapiszmy sobie i tak, ale dziwne, strasznie dziwne. No nic. Ewidentnie tak może musiało być, może jednak... Źle pamiętałem, że od niej referencji się dostawało. Może to było jako zwykłe zadanie. Już trochę zgłupiałem, ale może wy będziecie mieli pomysł. No i przechodzimy do płatnerza. Pisaliście mi ostatnio, żeby... u rybaków w sumie kupić pancerz. Za 750 sztuk złota, to znaczy za 700 jest skórzany, czy jakoś tak. Ale zauważyłem właśnie, że u płatnerza w mieście też on jest do sprzedania. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. A to mój skromny warsztat. Jeśli widzisz w mieście kogoś w czymkolwiek, co zapewnia choć trochę ochrony, to z pewnością przewinęło się to przez moje ręce. A teraz powiedz, w czym mogę ci pomóc? Sprzedaję pancerze, ale zajmuję się też ich ulepszaniem. Ulepszanie pancerzy? Większość pancerzy tworzona jest tak, by pasować na każdego. Ja zajmuję się tym, żeby dokładnie dopasować wszystkie elementy i dołożyć dodatkowe wzmocnienia tam, gdzie ich potrzeba. Dzięki temu nie tylko wygodniej jest się w nim poruszać, ale zapewnia też więcej ochrony. Oczywiście nie z każdym pancerzem da się to zrobić. Po prostu pokaż, co masz, a ja powiem, co możemy zrobić, czego będziemy potrzebować i ile będzie to kosztować. I tutaj mamy właśnie ten skórzany pancerz 55, 40, 50, 10. I on jest bardzo dobry. I myślę, że właśnie długo dość z nim pochodzimy. Też był ten strój kolczy, to znaczy jest, ale raczej chyba będzie lepszą opcją kupno tego skórzanego, więc myślę, że nie ma na co czekać. Golda raczej już mamy, także kupujmy. Za 700. Tam zostało jeszcze, o zobaczcie, 295. Ten pancerz już nam się założył, także zobaczcie, ładnie on wygląda, możemy sobie tego teraz... ten strój zniszczony myśliwego sprzedać też. I naprawdę fajnie on wygląda i zobaczcie, 40 więcej od obuchów, 25 ostrza więcej, 40 strzały, no i wiadomo, tutaj 10 od ognia nam dochodzi jeszcze. Także naprawdę bardzo fajnie. Pasowałoby też jakiś taki porządniejszy drugi pierścień sobie załatwić, bo łaski nosa jak na razie w ogóle nie chcę nosić, no bo ona mi jakby blokuje te różne takie złe, niedobre rzeczy. I zapytajmy jeszcze o te ulepszanie, jak to wygląda. 350 golda i 2 razy skorupa błotniaka. Tak się składa, że tą skorupę to ja chyba mam akurat. Bo przecież błotniaki... zabijałem już. On po prostu za dużo gada. Chwila. Twarda skóra. No to jest to, nie? Skóra czy skorupa? Ale i tak 350 golda nie mamy. Dobra, i tak jak na razie spoko. Bo ten pancerz jest naprawdę bardzo dobry. I zastanawiam się jeszcze nad mieczem. Ale trzeba to sprawdzić. Na chwilę się zatrzymajmy z tym questem. Kolejnym to znaczy. Bo tutaj był kowal i chciałbym zobaczyć, czy jakieś schematy ma na kowalstwo w pierwszym poziomie. Jeżeli tak, pasowałoby coś takiego lepszego sobie już wykuć. Zobaczymy. Ej, ty. Także zapytajmy. Najlepszą broń w mieście. Rzecz jasna, po odpowiedniej cenie. Co masz na sprzedaż? Znajdziesz u mnie tylko najlepsze klingi na Archolos. No dobra, zobaczmy sobie ogólnie, to ma tutaj jakieś... w sumie nie aż takie drogie te miecze, jakieś pałki i tak dalej, ale no... oczywiście lepiej wyjdziemy na tym, jeżeli sobie sami zrobimy. Ciachacz. Jednoręka oczywiście na siłę. Musi być. Dobry długi miecz, rębi czerep. Ale to wszystko nie... nie wszystko. Ale większość jest na... kowalstwo doświadczony. Scyzor jest w sumie, ale to jest na zręczność. No nic nie kupimy. No, nic.
A jeżeli byśmy... Miecz grawerowany... No nie wiem. Chyba sobie jak na razie odpuścimy, myślę. No jedyny minus tego miecza, który mamy, to jest troszkę krótki, ale obrażenia ma 50. O 5 czy o 10. Żeby zwiększać obrażenia, to za dużo musimy wydać jak na razie i wolałbym jednak, żebyśmy sobie kowalstwem to dobili. Kurde, proponowaliście mi, żebym się nauczył na początku, to znaczy, żebym poszedł jako czeladnik u Fridy, czyli u tak dla odmiany u Muśliwego. Ale kurde, zawsze mnie to kowalstwo tak ciśnie i nie wiem, chyba zrobię też znowu tak jak kiedyś, że wyuczę się tego kowalstwa tutaj i u Fridy najwyżej sobie zrobimy jako drugi czeladnik, jak tam byliśmy. Nie pamiętam kim w pierwszym podejściu, ale w trzecim czy czwartym rozdziale możemy jako drugi czeladnik być u kogoś, nie? Także dopytajmy i zobaczymy. Niby też oczywiście można kupić, ale no kurde. Nie wiem, czy to jest sens. Co sprawia, że twoja broń jest taka dobra? Nie będę kłamał. Lata praktyki. Nie ma w tym jednak wielkiej filozofii. Wykuwam broń metodami znanymi od pokoleń, sięgającymi czasów samego Wolfzaka. Polegają one na kilkukrotnym hartowaniu ostrza i doborze odpowiednich proporcji żelaza oraz węgla drzewnego. Kluczem jest osiągnięcie wyjątkowo trwałej i zarazem elastycznej stali, która nie złamie się na skutek gwałtownego uderzenia. Tak się składa, że liznąłem trochę kowalstwa w swoim życiu. Mógłbyś mi wytłumaczyć, na czym dokładnie polegają te metody? Niestety, chłopcze, ale nie zdradzam swoich technik. Poza tym, to jest wiedza, którą zdobywa się latami, często metodą prób i błędów. Musiałbym wziąć cię na czeladnika, a ty musiałbyś być pilnym uczniem. Problem w tym, że nie potrzebuję teraz pomocy. A czegoś innego możesz mnie nauczyć? Pewnie. Jak każdy kowal, znam się na szybkim nabieraniu krzepy i mogę ci pokazać, jak się to robi. Oczywiście za parę sztuk złota. Ciężkie czasy nastały, a za coś chleb trzeba kupić. Aha! No i swoich czeladników uczę wykuwania broni. Jak trafi się akurat ktoś zdolny, to naprawdę nieźle potrafi odciążyć w kuźni. No właśnie, ale kurde, no musimy być tym obywatelem na samym początku. Do roboty! Więc no... i tak musimy no dalej te zadania robić. Dobra, i tak jest dobrze, że mamy ten pancerz, który jest o wiele lepszy niż ten, który mieliśmy. Co to w ogóle za pielgrzymka? Mniejsza. Co to w ogóle miało znaczyć tak dziwnie, kurde. Zazwyczaj strasznie oddzielone są osoby od siebie, tak sobie idąc, ale może mi się coś... Jednak może dobra, przesadzam, mniejsza, nic nie mówiłem. Chodzi o to, że ten strój, który mamy teraz... Tu w ogóle był gdzieś miodek. Do wzięcia. Nie wiem, czy tu, czy gdzieś, ale... Chodzi o to, że do potrawy był mi potrzebny. Dobra, mniejsza, to sobie możemy kupić. I ten strój naprawdę nam wiele daje, także... I tak jesteśmy na dobrym... etapie. Więc będzie trzeba mieczyk sobie, no za jakiś czas... No krótki w sumie, bo zrobimy te... Za dużo chyba już tej gry dzisiaj, tak mi się plącze język, zaczął mi się plątać, sorry. Zrobimy sobie te zadania, które są potrzebne na referencję do obywateli i zostaniemy obywatelem i zostaniemy wtedy czeladnikiem i będzie można wyuczyć się kowalstwa doświadczonego, także tak to wygląda. Następnie, chociaż moglibyśmy już zostać czeladnikiem, ale... To znaczy obywatelem, ale powiedzmy... Ciekawe, czy... Może... Zostalibyśmy teraz, te zadania, które są jeszcze na takie... Referencje niby można by było jeszcze później zrobić? Ciekawe. Po zostaniu już czeladnikiem? Ale może coś popsuje i może... Znaczy nic się nie zepsuje, ale może... Kurde.
ale mnie to kusi. Tym bardziej, że mam 47 punktów nauki jeszcze. No, 4 referencje mamy, plus tą jedną dodatkową od tego... Mateja. Dobra, próbujemy, zobaczymy. No najwyżej... Jak będzie można zrobić te zadania jeszcze po, to spoko. Jeśli chodzi o zebrane listy polecające... Zobaczmy, co udało ci się zebrać. List polecający od Leona to bardzo szanowany obywatel. Moje gratulacje. Frida? Podobno szuka czeladnika. Widać, musiałeś jej zaimponować. Mistrz Tendral osobiście przekazał mi, że okazałeś się bardzo pomocny dla Kręgu Ognia. Niemożliwe. Albin wypisał ci list polecający. Zdajesz sobie sprawę, że takiej sytuacji nie mieliśmy od lat? To surowy człowiek i ciężko go do siebie przekonać. Nie zapomniałem o tym, jak przysłużyłeś się miastu. Ja również za ciebie poręczę. Znakomicie. Daj mi chwilę. Proszę. Oto dokument potwierdzający uzyskanie przez ciebie obywatelstwa miasta Archolos. Serdecznie gratuluję. Życzyłbym sobie, bym miał okazję poznać więcej takich przybyszy jak ty. Nim pójdziesz świętować ten niewątpliwy sukces, jest parę rzeczy, o których muszę cię poinformować. Jak zapewne już wiesz, obywatelstwo miasta umożliwia ci wstąpienie do 2 głównych organizacji w naszym mieście. Straży i Gildii Araxos. Wiedz, że nie są to jedyne ścieżki kariery. Oto lista osób, które ostatnio zgłaszały zapotrzebowanie na czeladnika. Możesz zgłosić się do któregoś z nich. Nikt inny w mieście nie zagwarantuje ci tak przyzwoitych zarobków. Myślałem o tym, by poszukać pracy w Starym Mieście. Do którego nie masz wstępu? Gdyby każdy obywatel mógł wejść tam bez ograniczeń, rozkradziono by je w tydzień. Wstęp do tej części miasta możesz uzyskać na wyraźne zaproszenie któregoś z jej mieszkańców, pełniąc wysokie stanowisko w jednej z gildii, będąc urzędnikiem państwowym lub... Umówmy się, że to ostatnie szybko się nie wydarzy. Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jak sam widzisz, muszę wracać do mniej zdolnego towarzystwa od ciebie. Dobra, czyli wychodzi na to. Jeżeli dostaliśmy 800 expa, no jesteśmy już obywatelem. 800 expa. Obywatel, Marvin? Zgadza się. Dostałem wiadomość do dostarczenia w twoje ręce. Wiadomość od gońca, zaraz sobie ją przeczytamy. Wychodzi na to, że jeżeli 800 expo dostaliśmy, to prawdopodobnie po 200 expo od każdej referencji, bo swojej pewnie referencji Matej nie liczył. Czyli nie wiem, ile byśmy tam jeszcze mogli jedną czy dwie zdobyć. No dobra, powiedzmy, że zmarnowaliśmy albo 200, albo 400 expa. Wiem, czasami tak bywa. Czasami też przecież zawsze może się zdarzyć, że jakiś potwór nam umknie czy coś. Także nie tryharduję tak naprawdę. Wolę trochę teraz zaoszczędzić jakby na tym czasu i zostać troszkę szybciej obywatelem i zrobić sobie już teraz kowalstwo. Czeladnika u kowala to znaczy, a drugi prawdopodobnie czeladnik. Jak już tam kiedyś będziemy mieli opcję, to zostaniemy u Fridy. Na początku tak. Dokument poświadczający obywatelstwo. Wiadomość od gońca. Liść doręczony przez gońca jest zaadresowany do mnie. Marvin, udało mi się dostać do miasta i aktualnie popijam zimne piwo w karczmie Helgi. Słyszałem, że stara się obywatelstwo. Bardzo rozsądnie, chłopcze. Gdy już skończysz męczyć się z Matejem, to mnie odwiedź. Porozmawiamy o aktualnej sytuacji i zastanowimy się, co dalej. Będę miał też dla ciebie pewną propozycję. Do zobaczenia, Kurt. Elegancko, to jeszcze przepustka do miasta, to coś tam mieliśmy, te receptury, te przepisy możemy sobie... w sumie oddychania pod wodą możemy, ale swobodnego spadania nie, bo to doświadczony alchemia. Nie rozumiem. A, alchemii zielonej też nie mam, sorry, pomyliło mi się z inną umiejętnością. Specjalność łowcy weźmy. Rozumiem. 50 leczy, co jeszcze? Chyba tak to wszystko. A, lista pracodawców. Slager, Odgar, Herschlik, Frida, Davis. Dobra. No do Odgara idziemy, naprawdę. Jestem co do tego pewny. Co do tego wyboru pewny.
Wiadomo, też cisnęliśmy to myślistwo, ale mówię, no to najwyżej sobie zostaniemy oczywiście, no czelnikiem też u Fridy, ale no już tam później troszkę, także Odgar. Hej. Chcę dla ciebie pracować. Co? Jak to? Czemu? Podobno zostanie czyimś czeladnikiem jest najlepszym sposobem na szybki i uczciwy zarobek. Muszę porozmawiać z Matejem, kogo do mnie wysyła. Ale skoro już tu jesteś, dobrze, dam ci szansę. Dobrze ją wykorzystaj, bo nie lubię, gdy ktoś marnuje mój czas. W takim razie, co mam dla ciebie zrobić? Nie wiem, nie mam czasu na wymyślanie testów. Zaimponuj mi jakoś i tyle. Aha. Mam pewien pomysł. O, bryłka magicznej rudy to może być naprawdę bardzo fajny pomysł. Mam tutaj bryłkę magicznej rudy. Magiczna ruda? Jak ją zdobyłeś? Przecież król rekwiruje każdą sztukę i zabiera ją na kontynent. Mam swoje sposoby. Cholera. Nawet dzięki tej jednej bryłce będę w stanie sprawdzić jej właściwości. Właśnie to miałem na myśli, mówiąc o imponowaniu. Dobra robota, chłopcze. Jeśli tylko będziesz chciał, mogę cię przyjąć na czeladnika. No szkoda mi troszkę tej bryłki rudy, bo wiem, że jest na pewno tutaj dużo warta. Sam ten kowal właśnie to zauważył. A tak się składa, że od Ezekiela chyba, jeżeli dobrze pamiętam, tą bryłeczkę dostaliśmy. Bo nie miał w sumie czym zapłacić za naszą pomoc i dostaliśmy. Chcę zostać twoim czeladnikiem. To dobrze, bo możesz mi się przydać. Tylko jak już raz się zdecydujesz, to nie kręć potem nosem, dobra? Tak, jestem pewny. No i bardzo dobrze. Od teraz jesteś moim czeladnikiem. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Dam z siebie wszystko, spokojna głowa. Pewnie, spokojna, przy dzisiejszej młodzieży. Jakie są moje obowiązki? Kuj tyle broni, ile zdołasz, za każdą chętnie ci zapłacę. Czym lepszy sprzęt mi przyniesiesz, tym więcej złota dostaniesz. Tylko nie przynoś mi dziesiątek sztuk tego samego oręża. Rynek nie potrzebuje ogromnej ilości tej samej broni. Uczymy się od razu kowalstwa doświadczonego za 10 punktów nauki. Fajnie też, że za 0 sztuk złota. Naucz mnie, jak kuć dobrej jakości broń. Skoro już znasz podstawy, pora przejść do kolejnej istotnej kwestii. Broń to narzędzie do odbierania życia, nie ozdoba. Podczas kucia myśl, czy spełnia swoją rolę. Niestandardowe składniki, takie jak kły czy pazury, w umiarkowanych ilościach mogą wzmocnić właściwości broń, ale uważaj z nimi. Jako ozdoba będą tylko przeszkadzać. Dobra, no i teraz tak. Zapiszemy sobie. Ciekawe też jest to, czy na przykład jeżeli u niego siły się będziemy uczyć jako czeladnik, to będzie taniej, czy... Zacznij... Nie, jest za 50 sztuk złota nadal. Dobra. I tak fajnie, że po prostu za darmo mieliśmy kowalstwo doświadczone. Prócz oczywiście punktów nauki. Co ma... Znajdziesz... I teraz pytanie. Który miecz byśmy mogli sprawdzić? Chociaż te przepisy, schematy, przepraszam, to znaczy, nie są jakoś tam drogie. Chwila. B. Siła. 37 punktów nauki. 5, 10, czyli 20 punktów nauki byśmy dodali, byśmy mieli 48. I 17 na punktów nauki. Dobra, do 50 siły jak na razie moglibyśmy sobie dobić. Chciałem tą jedną rękę jednak szybciej, ale spokojnie. Do 50 siły. Niebawem tam level nam wpadnie, to resztę dodamy w tą jedną rękę i będziemy może już jedną rękę do 60% lecieć, a tą siłę zostawimy. Wiadomo, moglibyśmy pokminić jakiś pierścień, jakiś amulet, coś tam, ale to też wszystko kosztuje. Więc... Co masz na sprzedaż? Coś na 50 siły. Oczywiście mowa o jednoręce. Ten wielki topór to nie. Ciachacz. Aha, widzę, że tutaj nic na 50 siły nie będzie. Kurde. 65. A 55 siły może?
65, 60, 60, ciachacz albo grawerowane ostrze. Grawerowane ostrze weźmy, to wygląda chyba tak. Dobra, grawerowane ostrze weźmy, zobaczmy co jest na to potrzebne w ogóle. Rozumiem. 4 łupki żelazne, 2 węgle, 2 kwarce, 10 pazurów. Węgiel, kwarc, łupka żelazna. Ej, ty. Chwila. Węgiel, kwarc, łupka żelazna. Kwarc ile to kosztuje? Łupki ma 4. Nie wiem, czy węgiel mamy. Nie byliśmy w obozie węglarzy jeszcze. Mamy 1. Pazury to mamy. 14, spoko. 10 jest potrzebnych. Dobra, jeszcze raz, chwila. Kowalstwo. 2 węgle, 2 kwarce, łupki żelazne. 3. Jedna łupka, dobra. Co ma? Jedna łupka, 2 kwarce, 1 węgiel. I możemy chyba już wykuć. Tak. Grawerowane ostrze. No i potrzeba nam 22 punktów siły. No i teraz tak. 38. 37 punktów siły. Nie wiem, czy dobrym będzie pomysłem uczenie się siły u Odgara. Może jednak ktoś... Chwila. Informacje, nauka... Silbach, Stone. U Stone'a pewnie też 30 będzie tej siły, kurde. Mam jakiegoś ziomka, który by mnie mógł nauczyć siły. Który by taniej miał. Nauka miasto. Straż, wiadomo, wyłącznie strażników. Pewnie tam byśmy mieli dość tanio. Allan. U Normana niby moglibyśmy sprawdzić, ile nam tam liczy za siłę. Chociaż coś mi się wydaje, że też to będzie... z 50, jak nie może lepiej. Kurde. No bo teraz, jeżeli byśmy chcieli... kupić jakiś pierścień, czy jakiś amulet na siłę, no wiadomo, dałoby to nam coś. Ale trzeba by było wydać troszkę... troszkę na to złota. A skór jak na razie nie mam zamiaru sprzedawać, bo nie jest to duża cena. Można by było posprzedawać te różne jakieś takie pazury kły dalej, bo w sumie teraz nie będzie nam jak na razie to potrzebne, bo mamy miecz, to znaczy, no tak, mamy miecz, mamy zbroję, szczególnie wiadomo miecz. To te trofea nam nie będą aż tak bardzo potrzebne, można by było je sprzedać. 75. No to już w ogóle. No to teraz też hajs trzeba liczyć. Na samo, no same jeszcze nauki, co nie? 22 punktów. 22 punkty, przepraszam. Czyli wychodzi na to, że chyba byśmy się musieli... 40 punktów nauki byśmy chyba musieli być mieć, to znaczy jeżeli nam się róg nie zmieni. Czekajcie, no próg raczej się od 60 zaczyna. Mamy ogólnie 30 takie, bez bonusów i tak dalej. Więc chyba ciągle byśmy mieli 5 siły punktów za 10 punktów nauki, czyli zabraknie nam 6 siły, jeżeli dobrze to liczę. I te 6 siły moglibyśmy czymś sobie dobić. Czy jakiś pas, czy jakiś coś innego. Amulet właśnie, pierścień. Ale trzeba by było znaleźć albo kupić. Najlepiej, najszybciej by było kupić, ale trzeba mieć hajs. Przyszedłem tutaj do magów. Ej, chwila, po co ja tutaj przyszedłem? A, oddać tą runę jedną. Ej, ty. Bo tą na przyzwanie wilka chyba znalazłem ostatnio. Tak. Dziękuję. Spoko, też było exp. Chwila. W ogóle dobra, jak już tutaj możemy handlować. To chwila, bandycka buława.
gubarniego niech zostanie, kosa, coś tam, kiepski miecz, topór. To zostanie. Sprzedać, sprzedać. Jeden sobie nożyk zostawimy, młot kowalski, wiadomo, zostawiamy. Pałka. Łuk wierzbowy. Dobra, można w sumie ten wywar z niebieskiego bzu też sprzedać i miksturę swobodnego spadania niby. 5 złota. Ochrona przed upadkiem z wysokości. Dobra, jednak to może zostawmy. Na sam dół. Puchar, talerz. Co jeszcze? Jedną piłę sobie zostawmy, jeden młotek. Jedną miotłę. Kilka pochodni sprzedajmy. Następnie. No zobaczcie tych trofeów, co trochę mamy. Jedną podstawę kradzieży kieszonkowej możemy sprzedać, bo mamy dwie takie same, niepotrzebne nam są. Obudź się, po co mi te dwie w ogóle. A, to nie ma wartości, no tak, fakt. Dobra, mniejsza. U niego też chyba wartości to nie ma, no tak, dobra. I 375 mamy. 375 mamy złota. I dobra, no niby można by było sobie. Wiadomo, tą jedną rękę troszkę i tak później podbić. Chociaż no miałem zamiar szybko tego mistrza wbić, no ale trudno. Dobra, trzymaj. I. No nic. Będzie trzeba przeznaczyć w takim razie. Jak na razie wszystkie punkty nauki w siłę. Czymś tam sobie dobijemy, jak już mówiłem, jakiś pas, amulet, pierścień, coś tam. Do 60, tak, siły i założymy sobie miecz, no i wtedy będziemy lecieć z jedną ręką. Jak to czasowo wygląda? No dobra, ponad już 50 minut już mamy, także wyuczymy się siły, zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy dobrze to policzyłem. Będziemy powoli kończyć, w sumie no już zaraz będziemy kończyć, ale... No dobra, no udało nam się zostać tym obywatelem i zaraz czeladnikiem. 12 poziom, zaraz 13, w sumie za 60%. Dobrze to jak na razie wygląda. Mam nadzieję, że mnie nie będziecie negować, hejtować za to, że trochę wcześniej tak zostałem tym obywatelem, bo tam pewnie chyba ze 200 albo 400 expa może straciłem, jeżeli w ogóle dobrze tak to rozkminiłem, że za jedną referencję jest za 200 czy coś takiego, nie? Trening, dobra. Czyli tak, jak na razie 10, 10, 10. Wróć kiedy. I tutaj mamy, okej. 56. Jeden punkt nauki nam został, ale nic z tym nie zrobimy na siłę, jeżeli chodzi, bo już dwa potrzebne są od dawna. Cztery punkty nauki, nie, cztery punkty siły są potrzebne nam, żeby założyć ten miecz. Czyli wychodzi na to, że moglibyśmy chyba, jeżeli dobrze pójdzie, to jednym pierścieniem, bo czasami są chyba też pierścienie na 5 siły i czasami nawet może na 10. Myślę, że tak, bo są też również na 3, ale no na 3 no to nam jeden punkt zabraknie. Albo amulet, który no chyba minimum na 5 siły jest, albo więcej, może, czy tam na 4, to akurat, albo pas, ale chyba amulet byłby najdroższy z tego wszystkiego. Wiem, że ten gościu tutaj pasy sprzedała, więc zerknijmy, chociaż nie wiem, czy mnie będzie stać, no zobaczymy. Pas na siłę, na zręczność 5 jest. Pancerzem kolczym my mamy skórzany, ale za 500 jest. Na samą siłę za 500. Kurde. A kto tu sprzedawał takie kosztowności? Tamten coś ode mnie chciał, wiem, ale... Dobra, wiecie co? Chyba sobie to rozkminię. I zadecyduję, czy będę... Chciał kupić ten pas, czy pierścień, czy amulet, czy może jednak gdzieś znajdziemy? Bo wiadomo, też ten hajs jest potrzebny. Rozkminimy to, zobaczymy, jak na razie i tak jest spoko. Także trzymajcie się do kolejnego odcinka, cześć.